Siemanko wszystkim. Dzisiaj, jako że się spieszę, to pozdrowień na początku nie ma, ale za to spora ich dawka oraz odpowiedzi na komentarze będą w kolejnym odcinku. Chciałbym też powiedzieć, że w miarę możliwości będę chciał Wam publikować po 3 odcinki tygodniowo. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale zobaczymy. Dzisiaj lecę na pierwszy dzień pracy u Andrzeja, ale najpierw otworzę kury i pozamykam wrota do stodół. Jak widzicie pewnie, moja hodowla kur i kaczek coraz bardziej dorasta, ale mam też małe pisklaczki. Cieszy mnie ten fakt, bo poza jajkami do codziennego użytku będę miał coś do sprzedania, a zawsze to wpadnie mi jakiś grosz. Planuję też na dniach pojechać kupić krowy. Chciałbym zakupić 2 jałówki i jedną jakąś doroślejszą krowę, aby niedługo zaczęła mleko dawać. Wiadomo, że na początku bardziej myślę o mleku dla swoich potrzeb, ale jak już będzie więcej, to i o sprzedaży się pomyśli. Mam też na sprzedaż 2 palety pomidorów z mojej szklarni, ale to w kolejnych odcinkach zobaczycie, bo jeden właściciel sklepu ma po to przyjechać. No, a teraz wsiadam na mojego szatana i jadę do Andrzeja, tak więc widzimy się na miejscu. A no i zapomniałem, bardzo Was serdecznie proszę, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Może uda nam się tym razem wybić 100 łapek w jeden dzień. Dzień dobry, panie Andrzeju, wedle umowy jestem punktualnie. Tak więc co dzisiaj w planach? Siema młody, a no słuchaj uważnie, bo dzisiaj sporo pracy przed nami. Na początku pójdziemy i pokażę ci, którym koniem pojedziesz, z jakimi przyczepami będziesz latał. Ja pojadę klasem na pole tutaj przed gospodarstwem i będę młócił, a ty będziesz odwoził zboże na silosy tutaj. Jasne, rozumiem, kurczę, bele, stresuję się trochę, ale mam nadzieję, że nic nie narobię i spiszę się na medal. Piękna ta szóstka. A które przyczepy zabierać? Weź sobie te, co tutaj stoją, niebieska i zielona. Te 2 ci powinny starczyć, a w wolnych chwilach możesz wziąć Zetora z garażu i zapiąć mu talerzówkę. On ciut przymały do niej, ale na spokojnie będziesz jeździł, to sobie da radę. Dobra, to ruszam. Nie no, ostatnio dałem radę to i tym razem sobie poradzę. Dobrze, że tutaj nie ma z przodu obciążnika dopinanego, to nie mam o czym zapomnieć. Jadę po pierwszą przyczepę, bo widzę, pan Andrzej już tam poleciał po kombajn. Ależ to ma moc. Najpierw sobie wezmę tą zieloną, bo prościej będzie nią wyjechać, bo tylko z jednej strony jest zastawiona. Pamiętać, muszę wszystko dobrze podpiąć, chociaż przewodów chyba na razie nie będę podpinał, bo i tak ją na razie zostawię na polu, tyle co podłączę przewód od hamulca. No i dobra, udało się. Jedziemy. Kurba, przeżywam to trochę jak mrówka okres, no ale uwierzcie mi, jakie to są emocje, to ja nie mogę. Naprawdę stresuję się, jakbym miał tu zaraz murzynkę przebiec. Zostawię tą przyczepę na boku, odkryję plandekę i pojadę po drugą. A z druga na razie zostanę chyba i do niej nasypiemy najpierw. Dobra, tutaj z boczku ją postawię. Myślę, że będzie dobrze. Wziąłem też ze sobą drona, ale nie wiem, jak zareaguje pan Andrzej. Kilka ująć z koszenia może wam nagram. Podjechałem od razu po niebieską. Myślę, skoro z zieloną mi poszło dobrze, to i teraz nie powinno się nic wydarzyć nieoczekiwanego. Chociaż znając moje szczęście, to zaraz się coś wysra. O, dobra, pan Andrzej tutaj już czeka na mnie. Chyba pełny zbiornik ma, to od razu podjadę i wysypię się go. A już się bałem, że o rurę zahaczę burtą od przyczepy, ale jednak się udało podjechać tak w sam raz. Wejdę zobaczyć tu na dyszel, jak to sypie i czy w dobrym miejscu się zatrzymałem. No widzę ziarno bardzo łądne i czyste. Jednak jest spora różnica między takim sprzętem a polskim bizonem. Tutaj ziarno jest sporo bardziej czystsze niż te u mnie. A właśnie, muszę pana Andrzeja zapytać, czy by podjechał do mnie wykosić te moje 2 pola. Ale na razie tylko wstępnie zapytam, bo jeszcze muszę sobie to przekalkulować, ile tej słomy faktycznie może mi zejść, a to dopiero po tym, jak kupię te krowy i będę widział, jakim pościele, ile mi kostek zejdzie. Jakiś tam zapas dobrze jakbym miał, ale nie chciałbym też, aby zostało połowa. Zawsze to lepiej dla nich dać świeżego materiału, jak takiego, który praktycznie cały rok leży. Dobra, a z tą przyczepą jadę tam na górę, zostawię zestaw tam, może coś dronem polatam, póki Andrzej nie wykosi trochę większego kawałka, to wtedy wezmę talerzówkę i zetora i zacznę uprawę.
Oto kilka ujęć nagrane latającym szpiegiem, a teraz idę po czerwonego zetora, tego co zresztą w nim już wpadkę zaliczyłem. I rozejrzę się jeszcze za tą talerzówką, którą mam zapiąć, no i postaram się ogarnąć jakoś to pole. Udało się wszystko ogarnąć, talerzówka zapięta, węże podpięte i jedziemy na pole. Ależ ten zetur brzmi pięknie, a poczekaj pod obciążeniem, co dopiero będzie za orkiestra. Tym bardziej, że będzie miał dość ciężko z tym sprzętem. Zacznę sobie tutaj od tyłu pola, bo najwięcej miejsca jest zrobione. Rozkładam sprzęt i ogień na tłoki. Piękna muzyka dla uszu. Ogólnie to powiem wam, że świetnie się prowadzą te ciągniki Andrzeja. Naprawdę nie czuć w ogóle luzów, nic nie skrzypi, nie trzeszczy i oba jak do tej pory są bardzo wygodne. Jednak co ręka fachowca, to rezultaty są. Wjadę na górę i podjadę Andrzejowi z przyczepą tu na górę, bo chyba będzie miał pełny zbiornik. I tak, myślę, że na razie wyłączę kamerę, a pod koniec tego pola coś jeszcze nagram. Bo też nie chciałbym, aby widział, że cały czas tylko z tą kamerą na głowie latam. Niech widzi, że zajmuję się też pracą i tym, na co się pisałem. No witam was ponownie z kabiny zetora. Jak widzicie, kończę tu już uprawę i jadę do Andrzeja na kolejne pole, bo pojechał mucić dalej. Tam już trochę dalej jest, więc będzie więcej roboty z transportem, to podejrzewam, że nie będę miał tyle czasu, aby uprawić to, a wieczór blisko, to też zobaczę, jakie będą dyspozycje od szefa. Może będzie chciał, aby jutro dokończyć uprawę, bo coś nadawali jakieś opady, albo sam sobie dokończę. Zobaczymy. A tymczasem jadę, a wy słuchajcie tego dźwięku. Dojechałem na miejsce i zrobię zamianę ciągników, bo na tym polu tutaj jest góra, jak skurwesyn, tak więc zetor mógłby tutaj już puchnąć, a przecież nie o to chodzi. Więc zapnę do talerzówki 16-14, a zetora postawię z przyczepą do transportu. No i wam mówię, dobrze zrobiłem, że je zamieniłem. Ursus sporo mocniejszy, a już nie ma lekko pod tę górę. Tak więc zetor do transportu będzie sporo lepszy. A i ja przy okazji mam co potestować. Ciekaw jestem, jak reszta tych ciągników będzie chodziła, aczkolwiek patrząc na stan ich, to podejrzewam, że bardzo podobnie do tych dwóch. Specjalnie tak mało mówię, bo naprawdę jest to według mnie symfonia dla uszu. Pięknie brzmi ta stara polska motoryzacja rolnicza. Zresztą nie tylko polska, bo większość takich starych, potężnych sprzętów z wielkimi silnikami brzmi bardzo dobrze. Dobra, pokażę wam jeszcze kilka ujęć z transportu zboża na wagę i silosy, a później będę kończył, bo chciałbym kilka słów zamienić jeszcze z panem Andrzejem. No i sypiemy. Przełożyłem sobie bolce w przyczepie, bo z tego pierwszego pola wjeżdżałem na wagę od drugiej strony, a teraz jadąc z drogi, to mi wygodniej jest jechać od tej strony.
Nie wiem, ile dzisiaj nakosi pan Andrzej, bo raczej sądzę, że nie pokona całego tego drugiego pola, ale myślę, że do silosa trafi spokojnie około 70 ton z samego dnia dzisiejszego. Nie mam pojęcia, czy to dla pana Andrzeja jest dobry wynik, ale dla mnie to takie ilości są kosmiczne. Ja to tam się cieszyłem z zaledwie kilku ton, a gdzie tam kilkadziesiąt. Ale wiadomo, rozmiar pól i gospodarstwa robi swoje. Może kiedyś i ja tak się rozbuduję. Wieczór się zrobił to i odcinek powoli będę kończył. Jeśli zobaczyliście do tego momentu, to napiszcie proszę w komentarzu, jakiego koloru jest czerwony ciągnik. A tymczasem bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze i za całą aktywność pod vlogami. Postaram się w jakiś sposób, aby te moje wypociny były coraz lepsze i ciekawsze. Zostawiam was jeszcze na moment z dźwiękiem Zetora i zapraszam was do kolejnego odcinka Strzała.